No i postanowiłam podejść do tego słupa i uderzyć głową. Ten proces. Szantażowałaś go. No tak. Czyli Mateusz był ostatnim nękanym? No nie. A wszystko to, bo ciebie kocham i nie wiem, jak bez ciebie mógłbym żyć. Dobra, stop. Szybko, szybko, dynamika. Ma być dynamicznie. Teraz prędko, zanim dotrze do nas, że to bez sensu. Witajcie w Mefiland i dzisiaj kolejny odcinek Świata według rozmów w toku. Kto by się spodziewał? Ja na pewno się spodziewałam. Nobody expects the Spanish Inquisition. Dzisiaj odcinek dla szaleńczo zakochanych. Dowiemy się, co zrobić, żeby okazać miłość, czego nie robić, jak zatrzymać przy sobie typa na zawsze. Jak go zatrzymać już na zawsze. Desperacja, desperacja, szaleństwo, ale i miłość. Zaczynamy. Kocham cię, żyć bez ciebie nie mogę. Będziemy ze sobą chodzić? Tak najczęściej brzmią wyznania miłosne nastolatek. Do czego są zdolne, kiedy ich sympatia nie odwzajemnia uczucia? Na list miłosny nie odpowiedział od razu. Nie. Musiałam czekać 2 tygodnie. Mhm. Jak przyszedł do szkoły, bo akurat wtedy był chory przez te 2 tygodnie, no to spotkał mnie na korytarzu i powiedział, że nie będziemy ze sobą. Nasza bohaterka napisała list miłosny, czyli wykorzystała technikę tak starą. Niestety, typ nie docenił jej starań, nie docenił tego wyznania. I co zrobiła nasza bohaterka dalej? Dała typowi spokój? Może popłakała w poduszkę i ostatecznie skierowała swoje uczucia w inną stronę? Nie! Otóż nie! Ona postanowiła się zemścić. Proste. Podkładałam mu kredę pod tyłek, jak wstawał gdzieś, mokrą gąbkę. Mhm. Sklejałam mu kartki gumą do rzucia. No i wtedy podchodził. Z miejsca zbrodni. Tak. I wtedy podchodził i zaczął wyklinać. Jak długo się mściłaś? Jakieś 2 tygodnie. Potem zrobiło mi się głupio i postanowiłam go przeprosić. Swoją drogą, co ten typ musiał mieć w sobie takiego? Uwierzył, kiedy straszyłaś go, że coś sobie zrobisz? Nie uwierzył. Nie. Więc trzeba było przystąpić do działania. Pewnie, że tak. Długo się nie namyślając. Kochani, tutaj jest moda na sukces. Te intrygi, te emocje. No i postanowiłam podejść do tego słupa i uderzyć głową. Weź 20 metrów, rozpędź się i pierdolnij głową w ścianę. No i stamtąd mnie wzięło pogotowie, oczywiście. Miałam wstrząs mózgu. Czy ja już pytałam, co ten typ miał takiego w sobie? Co? Co on miał takiego w sobie? Kiedy go zobaczyłam, ogólnie spodobał mi się jego styl ubierania, czyli dres. Kurtyna! Róża od 10 tygodni grozi pewnemu chłopakowi, że narobi mu wstydu wśród znajomych. Bohaterka numer 2 również znalazła sposób na miłość. Jaki? Szantaż! Pamiętajcie, miłość, zemsta, szantaż, emocje, intrygi. To wszystko stoi koło siebie. Jak działa ten szantaż, zapytacie? Otóż ona się całuje z chłopakiem, grozi mu, że jeśli nie będzie się z nią chciał całować, to ona wszystkim powie, że się całowali. No więc on dalej się z nią całuje, mimo że tego nie chce. Logiczne, nie? No. What? Bro, what are you talking about, man? Dużo, moja droga, czy nie wystarczy mu powiedzieć, że po prostu chcesz całusa? Dlaczego tak się musisz gimnastykować? Znaczy, chodzi o to, że on sam z siebie po prostu by się chyba nie zgodził, tak myślę. Jak spojrzałam na niego, on się pochylił, no i mnie pocałował. A jak się rozstaliście po tym pocałunku? Czy ja się zapytałam, czy to kiedyś powtórzymy? On mi powiedział, że tak, że zadzwoni jutro. Napisał mi SMS-a, tylko nie mów nikomu. On? Tak. To jest kolejny typ, który musi coś w sobie mieć. Ja jestem bardzo ciekawa, co. Ja napisałam mu, powiem wszystkim, jak nie wrócisz. On napisał mi po pierwsze... Zaszantażowałaś go. No tak. Jak wyglądały wasze spotkanie? Mówisz, że doszło do 4. On do mnie zadzwonił 2 dni później. No i wiedziałam, że okej, wyszliśmy, no i... Wiedział, że możemy to powtórzyć, ale nie będziemy razem. A dlaczego nie mogą być razem, zapytacie? Otóż jest ta trzecia. Bo wiem, że jemu się podoba moja przyjaciółka, dobra. Nawet mnie prosił, żebym... Kiedyś tam mnie prosił, żebym mu pomogła, żeby z nią był. Sprawa ciężka. Trudna sprawa. Bardzo trudna. Bardzo. Ale słuchajcie, posłuchajmy opinii ekspertów. Facet to łowca. On troszeczkę wykorzystuje sytuację. Tobie jest to na rękę. I przechodzimy płynnie do bohaterki numer 3.
Jest ona artystką, bo pisała piosenki z miłości, robiła artystyczne zdjęcia z miłości. Starała się, żeby jej luby nie mogło o niej zapomnieć. Z miłości. Na pytanie, czy mam u ciebie jakieś szanse, słyszała nie. Jak poradziła sobie z tym, że odrzucał jej awanse? Zrobiliśmy sobie parę zdjęć w bikini, miniówki jakieś i wysłałam mu potem MMS-em. SMS-y też mu pisałam, co mam dzisiaj robi, czy ma jakieś plany na wieczór, to też nie odpisywał. Czyli poranny SMS, potem? Potem po południu tak zawsze myślałam, że nie odpisał na pierwszego SMS-a, bo pewnie śpi jeszcze. No tak. No to pisałam do niego tak, co dzisiaj robisz? Wieczorem chcę się z tobą spotkać, masz może jakieś plany albo coś takiego, też nie odpisywał. I to jest klasyczne nękanie SMS-ami. Wtem chyba zadziałało, bo... On tak do mnie podszedł, gadaliśmy tak chwilę i akurat mnie wtedy pocałował. Ale ostatecznie serce zostaje złamane, bo... Bo po prostu zakochałam się w tobie, tak mu po prostu z mostu napisałam. Mhm. Ten do mnie pisze, no sorry dziewczynka, ale odwal się ode mnie, bo nas nic nie łączy. Ja nie wiem, jak my sobie z tym wszystkim poradzimy, poprośmy o opinię ekspertów. Anżelika ma pecha, praca ci są źli. Ale co ta biedna dziewczyna ma zrobić, żeby ten jedyny zwrócił na nią uwagę i chciał z nią być? Możesz się delikatnie uśmiechnąć. Chciałabym, żebyś ty dała się wyrwać, wiesz? Bohaterka numer 4. W skrócie, tutaj koleżanka już miała historię nękania i nagabywania z miłości, ale jak się okazuje, sama też padła ofiarą niechcianej miłości i opowiada nam, że... Poszłam na imprezę i poznałam całkiem nieźle rokującego faceta. Pojechałam do niego, bo zaprosił mnie do siebie do domu, otworzyliśmy wino. On mi wyznał wielką miłość, a ja akcja ewakuacja. On tak od razu odpuścił po tym, jak powiedziałaś do widzenia? Och, czy nie, przyjeżdżał do mnie i robił dokładnie to samo, co ja robiłam Mateuszowi. Dokładnie tak. No ale potem znowu dowiadujemy się, że... Czyli Mateusz był ostatnim nękanym? No nie. Aha. Kto był następną ofiarą? Kuba, który mnie zaraził fotograficzną pasją. Powiedział mi któregoś razu, że chce być sam. To jest klasyczny red flag. A co robimy z red flagami? Otóż omijamy, unikamy i nie idziemy w to. To jest dobra rada. Nie idziemy w to. Kuba przychodził do domu i traktował mnie jak powietrze. Kiedy tylko chciał się umówić o pierwszej, o drugiej w nocy, wsiadałam i jechałam. I spałam pod drzwiami, bo mnie nie wpuścił do mieszkania. Nie wszystko stracone. Nasza bohaterka nauczyła się czegoś, bo... On odzywał się po kilku miesiącach od tej sytuacji. Mhm. Może byśmy się spotkali, może byś przyjechała. I ja bym to zrobiła. Gdyby? Gdyby nie mój chłopak obecny, z którym jestem i z którym być zamierzam. Jesteście ciekawi opinii ekspertów? Ja jestem ciekawa opinii ekspertów. Po pierwsze zauważyłaś, że jak to jest być nękaną? Niepokojący jest ten powrót choroby. Ja już nie wiem. Pani Ewo, poprosimy o podsumionko. Mówi się, miłość nie zna granic, ale każdy musi mieć prawo powiedzieć, nie chcę już z tobą być. Kurtyna! Dziękuję wam za wspólne oglądanie. Dzisiaj miał być bardzo dynamiczny odcinek. How fast does that make you? It means it makes really fast. Let me see how fast. Mam nadzieję, że spodobał wam się kolejny odcinek serii Świata według rozmów w toku. Dzięki za dzisiaj. Trzymajcie się ciepło i do zobaczenia w kolejnym odcinku, mam nadzieję. Zasubskrybujcie kanał, pretty please. Dajcie lajka, jeśli spodobał wam się film, to na pewno jeszcze kiedyś na siebie trafimy w internecie. A, i słuchajcie, ja jeszcze mam Instagrama i zapraszam was do mojego Instagrama. Pa! Co, Neruś, dzisiaj nagrywasz ze mną? Będziesz dzisiaj na filmie, Neron? A nie, nie będziesz, bo idziesz, oczywiście, że idziesz. Nikt nie chce pracować w tym domu. Ani dobrze się bawić.